questa pasta. This wood is the same. It's the same, the same place. But for me, the best pasta was the tomato. Tomato. In the one patella, the second patella was the panna. See. And a lot of fire in the panna. See. And after this, we mix everything with the mixed carrot and the onion. See. And put together with some meat. That was very good. This perfetto. This evening, I can prepare for you this kind of pasta, nice. A kind of tortellini, and a kind of carbonara, and you can mix and take. So it will be once again the great experience for us. Thank you for this. Thank you for the past. Thank you for the what will be the future in this summer. Goryczkę przełamuję. Ale cukrem i jeszcze, bo tego nikt nie odkrył, a my to odkryliśmy, grapą z szyszek. Przełamujemy goryczkę. Yeah. And then you have to put to the fire and cooking very slowly. When the this cream come harder, it's ready. You understand? This is our kitchen, and here start all stuff you eat. What do you think about? I was a cake. Okay. And then you can. I don't know in English language how is this one. But in Italian language is trippa la parmigiana. And here our famous toast. Wow. La pista libra. The bun is fried. The track is clear. Hey! Cut! Run! Stop! Komentarz, panie trenerze, technika, biomechanika. Tak, najszybciej. Bardziej. Takim czymś. Pa, czy ta. Takie coś z takim czymś. Taki akcent. Pa, pam. Witamy państwa w programie motoryzacyjnym. No, masz to Audi. Co z oni z tymi kolorami straczkowatymi się oparli? Stary, w latach 2020 stwierdzili, że kolor straczki to jest okej kolor. To, ile oni produkują te auto? Już 100 lat? To jest... się podoba. Nie wiem, czy mi się podobało tym, że co wymyślali te Audi, że po 100 latach stwierdzą, że kolor straki to jest najlepszy kolor dla auta. No ale statystyki pokazują, że może ludziom to podoba. Okej, dobra, rozumiem. Skoda, Octavia, Kombi. No, ale to będzie jakiś ten inżynier, nie? Od procesorów. Albo hamulec. Bioshock. BMW 5. X-Drive. Nie chciałem za tym autem jechać, bo taki jest. Wiesz, bezpłciowe, nie? BMW. W niej kosztuje kupę kasy. Chyba ta Octavia. O, to jest to Audi, kurde. E-tron, Audi e-tron. No widzisz, no i to... Takie bym chciał. I to jest auto. Tam jest wszystko. Wszystko dobrze. Jest elektronika, jest kanciate. Jest nowoczesność, jest ładność. No popatrz, jak on za nami jedzie. No piękne auto. To chyba ma 500 koni oprócz tego, nie? Mogłeś tak zwolnić trochę. Mogę na maksa po hamulce dać. Zobaczymy, czy ma te systemy, nie? No zobaczmy. Mogę trochę wody?
BMW0 kurwa Cabrio. No. Dokładnie. BMW0, to jest dobra nazwa. Ktoś trafił. Czyli nawet jak zrobił Cabrio, to i tak nic nie pomoże. Chociaż pewnie wiesz, ktoś to otworzy i się będzie cieszył. No. Że mu wiatrę we włosy wie. Ale to nie jest właśnie Passat, widzisz? A, to jest kurwa... Phantom jakiś. Phantom, no. Dobry skurwiel. No i to jest fajne auto, bo to jest limuzyna. Tylko zobacz, gościu w kapeluszu jeździ z tyłu. Tylko, nawet to nie jest kapelusz, taki fajny kowboj, to jest kapelutek. Mam limuzynę i mam kapelutek. To znaczy, że generalnie... Jest wysoko w środku, bez maluczki. I w kapeluszu jest troszeczkę wyższy. I w tym aucie też troszkę wyższy jest, bo tego potrzebuję. Oprócz Mustanga żaden ten Ford nie ma sensu, żaden. Transit? Sorry, Grafik. Transit? No. Do czego to auto jest? Ukradli mu ludzie, więc chcieli do czegoś, nie wiem z jakiego powodu. No stwierdzili, że tego auta nie będzie szukał. Bo nie mieli włam tego samego. Nikt tego auta nie szukał. Kopię drugiego, wiesz. A wiecie, dlaczego właściciele Multipli zostawiają otwarte garaże? No. Mają nadzieję, że ktoś zajebie. Nie jest swego czasu Multiplo w barwach bobslejowych. Audi, który żeśmy widzieli, że jest testowany w Cortinie na specjalnym torze w Cortinie dla Prezzo, który jest zbudowany po to, żeby na śniegu sobie pośmigać różnymi autami. Na torze bobslejowym takimi o się jeździ. Pół miliona. Dobry. Tuarek. Fajne chyba, nie? Też fajne. Dawida tato go analizował. No. Ale to jest przegrał z Mercedesem. Ale jak? Ale ten większy? Ale nie ten Turan mniejszy. Nie, Tuarek większy. No to dlaczego przegrał? Spokojnie, bo Mercedes mimo, że był mniejszy, to i tak był zajebistszy w międzyczasie. Zajebiściejszy. Zajebiściejszy. Ja bym w ogóle bez dwóch zdań Tuarega wybrał. Tak? No. Wydaje mi się, że jest bardziej luksusowy. Niż Mietek? Nie wiem. Mietek? No powiedz. No super. No powiedz. Już nie mam. Was, możesz was, powiedzieć. A tata Dawid, a nie, jeszcze jedna transza została. To nie, to dziękuję. O, panie, jeździ tym manualu na tym manualu? Nie manualu, na tym automacie, wciskasz gaz, chłopie, jedziesz, lecisz. Nie wiesz, czy to jest pół sportowej, czy pół limuzyna, czy pół zajebiście, to po prostu jest zajarany, nie w pół, tylko pełny uśmiech masz. Pół limuzyna, pół kurwa dostawczek, pół kombiak. Piękny auto, pół terenowy. Pół dla kobiety, pół dla faceta. Wszyscy zajarani. Ale patyzoba, będzie paty. No, to masz piękne auto. No jakbyś określił Skodę Superb? O co chodzi? Bo ja sam nie jestem przekonany, wiesz, jedziemy tym Superbem. Definicja Skody ja Superb. Ja się codziennie zastanawiam, bo jak miałem Mini kupiony nowy, to by się byłem zajarany od ucha do ucha. A tutaj mam... Szarpie cię, nie wiesz, kurwa. Zaraz mnie szarpie, no. I się muszę wypytywać ludzi. I się na przykład się pytam. Już słuchaj, to jest fajne auto, czy nie jest fajne auto? Skoda Superb to jest tania limuzyna dla ludzi, którzy jeszcze muszą pracować. O. Ktoś mi wołał. Stara Superb, ta pierwsza teraz była, pięknie wygląda. Późniejsze były brzydkie. Pierwszy Superb przepiękny. Dziwny typ, tak? Czyli auto fajne, a okazuje się, że ty... Często się tak zdarza. Często się tak zdarza, nie? W tym modelu myślisz akurat? Warto by to zbadać. No to jest to dalszy investigation. Fiat Duplo. Mercedes. W ogóle nie. W ogóle to jest nie. CLA? CLA, kombi, stary łezka, opływowe. Wszystko doklejane. To jest przykład pięknej choinki. Pięknej, świątecznej choinki. Ale gdzie każdy coś dodał. Od dziecka do babci. Ale dziadu coś tam jeszcze, a tutaj coś zrobię z tego Mercedesa, to musi być, bo było zawsze, nie? Nie. Chyba jakiś model, nawet na brąz albo coś tam, wtedy może coś można by było pomyśleć. Nie wiadomo, czy to gangsterskie auto, czy właśnie dla dziadka, czy dla młodzieży, czy to jest szałpał. Wydaje mi się, jak tym jedziesz, to myślisz, że jedziesz, kurde, rakietą. A zewnątrz wszyscy mówią, kurde, cygan chyba. Jaguar.
Zawsze, kurde. Chuj wie, jaki to jest model, bo się nie znam. No, ale masz kluczyki, masz Jaga, no. Wchodzisz do baru i wkładzisz kluczyki Jaguara. Nieważne, jaki to model. Kurwa. Jesteś go przy tyle, no. Nawet jeżeli jest silnik zjebany. Nawet jak przyjechałeś z nim na lawecie. Tak, bo często te rowery mają jakieś tam, wiesz, coś tam z Volvo, coś tam z Forda. Czy generalnie środ w środku, nie? Oprócz pięknych skór. Ale za, na przykład, wiesz, za dzielnicę boisz się wyjechać, bo naprawa cię czeka 12 koła, taka od razu. Za podłączeniem komputera, tak się mówi, nie? Mówię, łyczka wody. To nie ryzykuje. Uwaga, mamy teraz Renault Captur. Lubię Renault, tą firmę. Wszyscy się śmieją, że Francja to się psuje, nie? Nie wiem, tak. Słuchajcie powiedzenia? Klucze, kurwa. A słuchajcie powiedzenia na temat francuskich aut? No Ford, kurwa, Ford to wiadomo, a Renault? Renault zjebane, tak się mówi? Dlaczego, nie, to jest taki kawał. Dlaczego właściciele Renault nie witają się w pubie wieczorem? No. Bo się widzieli rano u mechanika. To Alfa Romeo chyba. Czołgi. No czołgi, tak. No. Francuskie czołgi były jako pierwsze. Czołgi produkowane z biegiem wstecznym. Żeby sobie pierdalać. Żeby spierdalać. No to możliwe. Natomiast zobacz, no. Zobacz wszystkie koncept Renault, czy auta koncepcyjne Renault. Są zarąbiste. Minimalistyczne, technologia, kurde, w środku jest jakiś szał-pał. Nie wszystko idzie do produkcji, ale oni mają, kurde, wyobraźnię. Silniki, przecież te Williamsy wszystkie, Renault, Formuła Pierwsza i tak dalej. No coś w tych Renówkach jest, no a dla mnie no, robią jakieś kaptury, no co, auta w ogóle bezsensowne jedzie za nami. No to nie wiadomo, co za auto jest zupełnie, czy to jest właśnie... Ktoś tam się obrazi. No, obraził się i zjechał, no, na wstecznym. Natomiast, gdyby oni wrócili do tych korzeni, gdyby wyprodukowali nowe auto, to bym je kupił. Renault 5, gdyby powstał Renault 5 nówka sztuka, to bym je kupił. Ale dalej miałby być rąbem? Miał być jeżdżącym rąbem. Z tym czymś. Właśnie. Z tym buferem? To wtedy bym to wziął, te auto. No oni kaptury wolą budować. Znaczy oni mają możliwości, mają fantazję, bo widać po tych konceptach, widać po tej przeszłości, widać, że zrobili czołg ze stecznym, że wrzucili silnik do Formuły 1, że w tych WRC też coś tam ogarniali, ale wolą kaptura wyprodukować. No, ktoś boi się podjąć tej decyzji ostatecznej, to jest ten, który pewnie jego przodek na wstecznym wypierdalał z pola walki, kurwa, czołgiem. Podejrzewam, że to jest kod genetyczny ten sam. Audi A6. W życiu bym tego nie kupił, w życiu. Mi się podoba bardzo. No i właśnie powiedz, co, tam ta przeciętność? Takie optymalne, takie spasowane, takie... dopracowane, także dziękujemy za uwagę. To jest Top Gear Polska. Ja nazywam się Wojtek Chłowczyc. Ja nazywam się Mariusz Senna. A pan z tyłu to jest Stick, kurwa. Stick, stop sobie. Arrivederci, mirafiori.